7.50, to znaczy, że pora na naszą główną rozmowę w poranku Telewizji Republika. Na łączach skype'owych jest, czeka, nawet pisze coś wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pewnie wyrazy zdziwienia, oburzenia po słowach Joe Bidena sprzed 7 godzin mniej więcej o tym, że wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2 to byłoby, oznaczałoby pogorszenie relacji z Europą. Tak to ujął w krótkiej rozmowie na lądowisku dla śmigłowców Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Mądre słowa? No, słowa świadczące niestety o tym, że następuje wśród niektórych polityków amerykańskich utożsamienie interesu europejskiego z interesem kilku europejskich krajów. Europa to nie są tylko Niemcy, Europa to nie jest tylko kilka niemieckich firm, Europa to jest cały szereg państw, zwłaszcza tych położonych w Europie Środkowej, państwach zrzeszonych w ramach bukaresztańskiej dziewiątki na przykład, której spotkanie odbyło się przecież ze zdalnym udziałem prezydenta Bidena. Sprawdzeni sojusznicy Ameryki i w ich interesie, w interesie Polski, ale też naszych najbliższych sąsiadów leży to, żeby raczej nie wzmacniać jednak zdolności bojowych Rosji. A jeżeli gazociąg Nord Stream 2 rzeczywiście zostanie ukończony, to zdolności bojowe Rosji w sposób jednoznaczny zostaną wzmocnione. Wypowiedź niestety bardzo zła, bardzo krytycznie ją oceniamy, bo no, świadczy po prostu o tym, że to zagrożenie ze strony Rosji może się w naszym regionie zwiększyć. Ale co to znaczy o administracji Joe Bidena? Ja bez przygotowania, bez głębokiego researchu mogę z głowy, z pamięci sypać cytatami z Departamentu, z Sullivaniego chociażby, tak, z jego przesłuchań przed komisją, sekretarza stanu czy doradcy spraw bezpieczeństwa również, którzy mówili, że Nord Stream 2 nie powstanie i że zrobią wszystko w ramach swojej służby, aby ten gazociąg nie powstał. Minęło parę tygodni, kilka miesięcy od ich wejścia do administracji. Dzieje się coś biegunowo odległego. No, dlatego mówię, oceniamy to jednoznacznie negatywnie. To jest bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Jeden kraj, który chce prowadzić z Rosją interesy ekonomiczne, nie może być utożsamiany z całą Europą. Interesy ekonomiczne nie mogą wyprzedzać interesu bezpieczeństwa. Będziemy dalej podejmować wysiłki dyplomatyczne. Nie tylko Polska, ale szereg krajów, tych, które zdają sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem jest dzisiaj reżim Władimira Putina i potencjalne agresywne i kryminalne działania Rosji. Będziemy dalej robić wszystko, żeby ten projekt jak najbardziej opóźnić, a najlepiej w ogóle powstrzymać, bo wbrew pozorom to wciąż jeszcze jest możliwe. Na jakich zasadach? Wszyscy mówią, zawsze mówiono, że jeżeli ktokolwiek ma siłę, ma narzędzia, aby powstrzymać budowę Nord Stream 2, to jest to tylko i wyłącznie Waszyngton. Teraz Waszyngton mówi do Rosji, do Niemiec, budujcie i kończcie ten projekt. No i tak jak mówię, jest to decyzja idąca w bardzo złym kierunku. No i to bardzo jednoznacznie, oceniamy to jednoznacznie negatywnie i w dalszym ciągu będziemy wywierać presję, żeby tą decyzję zmienić, tą decyzję odwrócić. No, możemy robić to skutecznie, jeżeli będziemy mówić jednym głosem i wewnątrz polityce krajowej, i jako sojusz państw w naszej części regionu, państw, które zdają sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem jest budowa tego gazociągu. Trochę inny temat myśmy na tapecie, ale ta wypowiedź Joe Bidena no, musi być skomentowana wieloaspektowo. Na ile polska dyplomacja ma kanały komunikacji z Joe Bidenem i z nową, już nie taką nową, ale obecną administracją w Białym Domu? My cały czas utrzymujemy te relacje. To nie jest dla nas zaskoczeniem, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że od jakiegoś czasu te trendy się odwracają, jeśli chodzi o podejście do Rosji w sposób niekorzystny dla nas. Rzeczywiście dostrzegamy to. Tym niemniej cały czas staramy się wpływać na to, żeby ten proces zatrzymać i odwrócić. Te kanały komunikacji są takie same, jeśli nie nawet bardziej intensywne niż momentami w czasach poprzedniej administracji. My utrzymywaliśmy zresztą kontakty z obiema głównymi partiami Stanów Zjednoczonych, zarówno w kongresie, jak i jeśli chodzi o establishment partyjny, bo na tym po prostu polega prowadzenie polityki zagranicznej, że rozmawia się ze wszystkimi. To jest elementarz i ten elementarz jest na bieżąco wdrażany w życie.
ale chcemy zrobić taki przegląd wiodących czasopism czy periodyków o polityce zagranicznej, to można, amerykańskich czy czasopism, to można by odnieść wrażenie, że teraz po okresie Donalda Trumpa do Białego Domu wracają profesjonaliści, którzy ułożą świat z powrotem w całość i zaprowadzą ład i porządek w skali globalnej. Jak ta decyzja koreluje z tym przeświadczeniem establishmentu czy głównych wiodących ekspertów od spraw międzynarodowych? Jak się czyta różnego rodzaju media, to można w nich przeczytać rzeczywiście najróżniejsze tezy, które z rzeczywistością mają wspólnego albo bardzo mało, albo nic. No jeżeli czytamy, że poprzednia administracja była proputinowska, o to była oskarżana, a w rzeczywistości to właśnie poprzednia administracja bardzo zdecydowanie stała przeciwko temu projektowi Nord Stream 2 i przeciwko innym agresywnym działaniom Rosji, no to jeżeli dziś mamy do czynienia z krokiem w drugim kierunku, to należy zadać pytanie, czy autorzy tych publikacji rzeczywiście starają się opisywać rzeczywistość, czy po prostu realizują jakiś cel, który ma za zadanie, nie wiem, przekonać opinię publiczną do ich wizji rzeczywistości, ale wizji nie mającej z prawdą wiele wspólnego. Mam wrażenie, że raczej z taką sytuacją mamy do czynienia, dlatego trzeba bardzo uważnie patrzeć na czyny, nie na słowa, nie na deklaracje, ale na czyny, na to, co realnie robią którzy politycy. Mamy z tym zjawiskiem do czynienia też w Europie. Weźmy, panie ministrze, te czyny na warsztat. Czy te czyny świadczą, że Joe Biden jest prezydentem bardziej prorosyjskim niż Donald Trump? Proputinowskim. Nie chciałbym w tej chwili wystawiać nikomu tego rodzaju cenzurek czy ocen, dlatego że do podjęcia konkretnych czynów jeszcze jednak trochę zostało i myślę, że jest sporo czasu jeszcze na działania dyplomatyczne. Natomiast warto patrzeć. Ale to liczy pan minister, że to się odwróci, że nagle Donald Trump jutro wstanie na inną nogę i powie, nie, jednak Nord Stream 2 to jest finansowanie Putina, jego wojen, jego reżimu, mówimy nie? Takie ma pan minister nadzieje? Donald Trump? Nie, że Joe Biden oczywiście. Panie redaktorze, że jutro wstanie i powie coś biegunowo odległego, jak powiedział przed tymi paroma godzinami. Jak widać, zmiany w kierunku polityki międzynarodowej różnych państw czasami się zdarzają. Także te ostatnie wypowiedzi są dowodem dość dużej zmiany w stosunku do stanowisk wyrażanych jeszcze kilka tygodni temu. Dlatego nie sposób wykluczyć, że dojdzie do kolejnej zmiany i odwrócenia tego trendu. Choć oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że stoją potężne interesy za tym, żeby właśnie doprowadzić do realizacji tego gazociągu. Interesy kilku europejskich kilku firm przede wszystkim niemieckich. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, w której także w Europie oskarża się część polityków o prorosyjskość czy proputinowskość wprost, a politycy z innych krajów, którzy czasem mówią bardzo krytyczne rzeczy o Władimirze Putinie, ale robią z nim realne interesy, prowadzą z nim negocjacje gazowe, tak jak na przykład robił to również przecież rząd Holandii po zestrzeleniu samolotu, gdzie zginęło bardzo wielu obywateli tego kraju, no to myślę, że prawdziwą ocenę, kto jest proputinowski, trzeba jednak opierać na faktach, na czynach, na realiach, nie tylko na samych deklaracjach i opisach w różnych publikacjach, czy to w prasie, czy w periodykach naukowych. A z czego wynika ta wypowiedź, która padła jednak po wydarzeniu, które no, nawet do tak nie najlepiej może poinformowanego miejsca na świecie, jak jest Biały Dom, ale pewnie dotarła, że Aleksander Łukaszenko porwał samolot, tak uprowadził człowieka z jego pokładu, to pewnie gdzieś na biurko administracji Joe Bidena trafiło i że takie słowa w takim kontekście mogą nie być w najlepszym guście. Panie ministrze. No tutaj jeśli chodzi akurat o kwestię porwania samolotu i reakcji zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych, to myślę, że możemy być po raz pierwszy od dłuższego czasu zaskoczeni pozytywnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Unię Europejską, która często oskarżana jest o brak zdolności do błyskawicznego działania, brak zdolności do działania zdecydowanego. W tym przypadku na wniosek polskiego rządu bardzo szybko został dodany punkt o Białorusi do tej agendy szczytu, który odbył się w poniedziałek i wtorek. I również wszystkie postulaty, które Polska zgłaszała, które zgłaszał premier Morawiecki, zostały zrealizowane. Stany Zjednoczone także również przyłączyły się do tego potępienia jednoznacznego i bardzo mocno podjęły takie działania, również takie działania o charakterze sankcyjnym zadeklarowały. Więc w tym zakresie myślę, że akurat to działanie było skuteczne. Co do oceny polityki związanej z Nord Stream 2, nasza ocena jest jednoznacznie krytyczna i nie zmieniamy tego, nie będziemy tego ukrywali.
to przejdźmy do tej Białorusi, mamy sankcje europejskie. Na ile jest logika, że to jest działanie Aleksandra Łukaszenki i sankcje powinny być wymierzone w Mińsk, a na ile Europa Zachodnia, jeszcze tą kategorią się przez parę lat pewnie będziemy posługiwać, na ile ta stara Unia rozumie, że Aleksander Łukaszenka, no chyba Le Monde, bo ta okładka Le Monde to pokazuje, że rozumie, że każde działanie Aleksandra Łukaszenki ma jakiś placet czy pozwolenie Kremla i że bez karania Putina za działania Łukaszenki to wszelkie inne sankcje mogą być mało skuteczne. Myślę, że to zrozumienie się zwiększa. My konsekwentnie zresztą nad tym pracujemy, żeby przypominać i tłumaczyć naszym partnerom, którzy są położeni nieco dalej na zachód i nie czują bezpośrednio tego zagrożenia ze wschodu, może nie zdają sobie sprawy z tego, jak ono jest realne, że działania reżimu Łukaszenki są ściśle spięte i skoordynowane z działaniami reżimu Putina. Wciąż jeszcze niestety pojawiają się głosy, które mówią, że należy to oddzielać i należy traktować to odrębnie. To świadczy, myślę, o braku zorientowania przede wszystkim rzeczywistości geopolitycznej albo o próbie zamykania oczu na tą rzeczywistość. Ale no, konsekwentna postawa Polski, konsekwentna postawa innych krajów naszego regionu, które o tym bardzo głośno mówią, ten mur powoli kruszy. To jest proces, który jeszcze na pewno wiele potrwa i będziemy te wysiłki podejmować i bardzo dobrze byłoby, żebyśmy mieli tutaj pełne wsparcie wszystkich polityków, wszystkich opcji politycznych, także w kraju. Jak daleko sankcje mogą się posunąć? Bo to jest dość prosty, także publicystycznie mechanizm. Jest jednego z karykaturzystów piękny obrazek, że tutaj na radarze wśród rosyjskiej generalicji pojawiają się nagle różne obiekty, które lecą w kierunku Rosji. Mówią, co to jest, panie generale? To jest odpowiedź Zachodu i tą odpowiedzią są takie ptaszki z Twittera, które lecą z wyrazami oburzenia. Do tej pory tą prostą frazę publicystyczną często powtarzaliśmy, że Unia Europejska jest bezzębna, że jej reakcja to są właśnie wyrazy oburzenia, to najczęściej pisane na Twitterze albo innym komunikatorze czy innym medium społecznościowym. Rzeczywiście to był bardzo często używany argument. Bardzo często zresztą miał realne podstawy, bo Unia Europejska wielokrotnie była oskarżana, wielokrotnie zarzucano jej brak zdolności do działania konkretnego, do działania zdecydowanego i do działania błyskawicznego. I bardzo często te zarzuty były słuszne. Dlatego też, tak jak mówiłem, jesteśmy tym razem, myślę, że wszyscy, którzy do Unii podchodzą krytycznie, tym razem akurat mogą być bardzo pozytywnie zaskoczeni, że w odpowiedzi na inicjatywę polskiego premiera, wspartą przez szereg innych przywódców z naszego regionu, zwłaszcza, ale też z innych krajów Europy, Unia bardzo szybko i bardzo zdecydowanie zareagowała, bo to jest i zakaz lotów, i zamknięcie przestrzeni powietrznej, i rozszerzenie sankcji na konkretne osoby, które biorą udział w tych kryminalnych i przestępczych działaniach reżimu, i wreszcie sankcje gospodarcze. Coś, na co też Białorusini zwracają uwagę, że jest to niezbędne, żeby wywierać dalszą presję na reżim Łukaszenki. Dlatego, że dopóki on trzyma w więzieniach opozycjonistów, także działaczy polskich przecież, Andrzeja Poczobuta, Angelikę Borys, szereg innych postaci, które za swoją działalność społeczną są dzisiaj więzione, dopóty my musimy na niego wywierać konsekwentnie presję. Jeżeli nie będziemy tego robić, to on po prostu będzie dalej eskalował i sprawdzał, na ile może sobie pozwolić. Chociażby pani Szewą, Ewo, i dobrze pamiętam, pani Szewą, to nie jest działaczka Związku Polaków na Białorusi, ale działaczka oświatowa i to od niej się zaczęły te zatrzymania działaczy polskich na Białorusi. Skoro jesteśmy przy tych działaczach, panie ministrze, nie wiem, czy na pana komputerze już jest mail, już jest notatka służbowa z informacją, jakie były losy Romana Pratasiewicza w Polsce i na Litwie, bo pojawiają się pytania, dlaczego nie miał statusu uchodźcy politycznego w Polsce, czy miał go na Litwie. Kto właściwie miał chronić Romana Pratasiewicza przed odwetem z Łukaszenki? Tak, i chciałbym to bardzo jednoznacznie wyjaśnić, bo rzeczywiście taka pierwotna informacja się pojawiła, że on miał azyl w Polsce. Ja sam taką informację początkowo również otrzymałem, a to dlatego, że on złożył rzeczywiście wniosek, natomiast ta procedura nie została po prostu dokończona. To nie było tak, że Polska odmówiła mu azylu, to trzeba powiedzieć bardzo jasno. My nie odmówiliśmy mu udzielenia azylu czy ochrony. Po prostu on w pewnym momencie zmienił miejsce zamieszkania i postępowanie z tych powodów formalnych zostało umorzone. On przeniósł się na Litwę, tam podlegał opiece państwa litewskiego, tak samo jak opiece państwa polskiego podlegają wszyscy działacze
białoruscy opozycyjni, którzy przebywają w Polsce, czy mają formalny status uchodźcy, czy azyl polityczny, czy go nie mają. Tak naprawdę wszyscy są pod opieką naszego państwa i myślę, że przez te ostatnie 10 miesięcy, jak się spojrzy, że w Polsce nie dochodziło do żadnych tego typu incydentów, to myślę, że możemy ocenić, że ta ochrona odbywa się w sposób prawidłowy. Ale jak rozumiem, Litwini też nie zdążyli panu Patasiewiczowi wystawić zasadnych dokumentów jako azylantowi. Szczerze mówiąc, nie znam do końca procedur, jakie obowiązują na Litwie, natomiast na tym to mniej więcej polega, że jeżeli ktoś przebywa na terytorium konkretnego państwa Unii Europejskiej, to właśnie w tym państwie może starać się o udzielenie ochrony w różnych formach. I oczywiście inne państwa Unii również wtedy taką ochronę niejako z automatu zapewniają, w zależności oczywiście też od trybu. Natomiast to jest zadanie państwa, w którym dana osoba przebywa. Bo tu pojawiły się to Polska i polskie służby są winne temu, że Roman Patasiewicz trafił do aresztu, ale chyba Stepan Putiła, czyli ta najważniejsza osoba, jeśli chodzi o portal, o projekt dziennikarski Niechta, o ile dobrze pamiętam, się orientuje, znajduje się w Polsce. On ma polską ochronę, on będzie miał tą ochronę zwiększoną. Jakie są wnioski z tej sytuacji dla tych politycznych i opozycyjnych środowisk, które są obecne w Polsce? Panie redaktorze, zapewniam pana, że wszystkie osoby, których życie, zdrowie czy wolność może być w jakikolwiek sposób zagrożone ze strony reżimu białoruskiego, otrzymują w Polsce pełną ochronę. O szczegółach niestety nie mogę mówić z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Natomiast gwarantuję, że robimy wszystko, żeby zapewnić to bezpieczeństwo wszystkim osobom. Ale polskie służby to przewidywały taki scenariusz? To było coś, co was zaskoczyło, co teraz jednak każe inaczej patrzeć na możliwości, na determinację Aleksandra Łukaszenki w ściganiu dysydentów? Naprawdę, panie redaktorze, chciałbym powiedzieć na ten temat nieco więcej, ale z uwagi na kwestie bezpieczeństwa obowiązujących mnie również klauzul, nie wszystkim mogę się publicznie dzielić. Zapewniam, że służby działają. Myślę, że najlepszym dowodem tego jest fakt, że w Polsce do takich sytuacji dotąd nie dochodziło. To prawda, ale pamiętamy kiedyś polska dyplomacja jeszcze jakiś czas temu za innych rządów przekazała listę Łukaszence, listę osób, które chroniły się w Polsce chociażby, ale to dla niektórych już prehistoria i nie w ogóle nie chcieliby o tym pamiętać. Ale to było w roku 2000, chyba jeśli dobrze pamiętam, 11 albo 13. Radosław Sikorski za to odpowiadał. Były minister spraw zagranicznych, obecnie europoseł. Teraz o tym nie pamiętam. Dobrze, ale tyle złośliwości. Ostatni temat, ale też będzie złośliwość w tym roku wobec aktualnego polskiego rządu. Jak wy żeście z tą Pragą rozmawiali, że musiało się od TSUE otrzeć? Kto tu, panie ministrze, zaspał? Nikt tu nie zaspał, panie redaktorze. O. Czasami po prostu tak jest, że różne sprawy, które mają wymiar międzynarodowy, one są na tym wymiarze międzynarodowym prowadzone, toczą się negocjacje bardzo intensywne. W tej sprawie tak właśnie było. To i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i Ministerstwo odpowiedzialne za wydobycie, i bo to się też zmieniało, bo Ministerstwo Energii, Ministerstwo Klimatu, Polska Grupa Energetyczna. No ale niestety czasem jest też tak, że tego typu sprawy są przyćmiewane. Nie, proszę pozwolić mi dokończyć. Są po prostu przyćmiewane przez wewnętrzne cele krajowej polityki. I tak było w tym przypadku niestety, jeśli chodzi o część polityków czeskich. Ta sprawa w Czechach była wykorzystywana wewnętrznie na potrzeby wyborcze. Eskalowanie tego konfliktu z uwagi na pewne potrzeby właśnie związane czy z wyborami lokalnymi, czy z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, została uznana za korzystną politycznie. No i stąd taki efekt. No tutaj niewiele dało się zrobić w sytuacji, gdy interes polityczny przemawiał, czeski interes polityczny, czy części czeskich polityków. Premier Babiš i jego partia wykorzystuje tę sprawę politycznie, żeby swoje spadające sondaże trochę podbić? Myślę, że tutaj bardziej mamy do czynienia z taką polityką w wymiarze lokalnym. Tutaj zwłaszcza politycy tych regionów położonych w północnej części Czech, graniczących z województwem dolnośląskim, byli, mam wrażenie, głównymi zwolennikami eskalowania tej sprawy. Na szczęście właśnie na tym poziomie najwyższym politycznym dwóch premierów porozumiało się co do tego, że będziemy rozmawiali i dążyli do tego, żeby zawrzeć porozumienie, w wyniku którego możliwe będzie wycofanie tej skargi. Porozumiało się albo się nie porozumiało. Mieliśmy przez ostatnie 30 parę godzin festiwal pomyłek, i to takich dość poważnych. Nasz premier mówił jedno, wychodził premier Babiš czy jego agendy i dementowali. To chyba się nie powinno zdarzać w profesjonalnej dyplomacji.
Myślę, że to chodziło raczej o nieprecyzyjne sformułowanie, które też, no właśnie, które też padło, bo profesjonalna dyplomacja powinna się, panie ministrze, ostrymi pojęciami posługiwać. I zawarciu porozumienia, no to wycofanie tej skargi ma nastąpić w momencie, kiedy takie porozumienie zostanie zawarte. Oczywiście jeszcze nie zostało, bo jeszcze nad tym pracujemy, ale te wczorajsze, czy przedwczorajsze w zasadzie rozmowy premierów Polski i Czech w Brukseli, myślę, że były w tej sprawie bardzo istotne i ja jestem optymistą co do zakończenia tej sprawy bardzo polubownego, które pozwoli na kontynuację pracy. Ale to nie jest tak, że Polska jest pod ścianą i teraz Praga będzie windować swoje żądania. Już dzisiaj na przykład Rzeczpospolita ma ciekawe informacje, Jędrzej Brzeński dokładnie z administracji czeskiej, która mówi spokojnie, ustalenia, potem wstępna realizacja, a dopiero potem może wycofanie skargi z TSUE. A jeszcze jedno, jeżeli Czesi wycofają skargę, to TSUE nie będzie mogła sama mieć nas pretensji, że nie realizujemy jej decyzji? To nie jest tak, że sprawa wróci bumerangiem z Luksemburga? To działa tak, jak w każdym sądzie, taka jest zasada, że jeśli strona skargę wycofa, to sprawa przestaje być prowadzona i wtedy sprawa zostaje umorzona. No, myślę, że to jest naturalne też, że każda sprawa sądowa toczy się w interesie stron. Tutaj stroną wnioskującą jest strona czeska, z którą my siadamy do stołu. Tak naprawdę negocjacje były zresztą prowadzone też wcześniej. My podjęliśmy szereg działań, które miały na celu zabezpieczenie tych interesów, na które Czesi zwracali uwagę, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do zasobów wodnych. Te elementy zresztą zostały też w tej skardze, w tym postanowieniu TSUE wspomniane. Naprawdę myślę, że możemy być optymistami, ponieważ oczywiście sprawa nie jest jako taka pozytywna, ale idzie w dobrą stronę. Optymistą już zdaje się był pan minister Czetwertyński i pan minister Kurtyka przed decyzją TSUE i ten optymizm okazał się co nieco na wyrost, panie ministrze. Pan minister Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, zajmujący się polityką europejską, w tym sądzie i prawem europejskim między innymi. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. I do zobaczenia i do usłyszenia. No dobrze, to była nasza kierunkowa ważna rozmowa o polityce zagranicznej, bo ważne, że się dookoła Polski dzieją, a za chwilę potrójne espresso, czyli potrójna dawka polityki i to w żeńskim wydaniu, więc trzymajmy się mocno za krzesło.